Kochani, chciałabym dzisiaj powiedzieć na temat tego, że jesteś człowiekiem światłości. Wierzysz w to, że jesteś człowiekiem światłości? Jesteśmy ludźmi światłości. Ja najpierw się pomodlę, dobrze? Ponieważ w ostatnim czasie zdałam sobie też z tego sprawę, że często jest tak, że my w niewłaściwy sposób w ogóle słuchamy. Często jest tak, że nasze uszy są zamknięte w ogóle na słowo, które do nas nie trafia, a wskutek tego my po prostu potem pewnych rzeczy nie dziedziczymy. A więc, żeby nie było między nami rozproszenia, pomódlmy się, dobrze? Ojcze, my dziękujemy Tobie, że dałeś nam uszy do słuchania. My dziękujemy Tobie, Ojcze, za właściwą perspektywę. My dziękujemy Tobie, że nasze uszy są otwarte i że Twoje słowo do nas dociera. My ogłaszamy, że Twoje słowo jest lampą, że Twoje słowo jest dla nas uzdrowieniem, że Twoje słowo realnie przedłuża nam życie. Ojcze, my dziękujemy Tobie za autorytet Twojego słowa. My dziękujemy Tobie, Ojcze, za naukę apostolską. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że możemy słuchać dzisiaj Twojego słowa. W imieniu Jezusa. Amen. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan 5:5-10. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. W tych wersetach apostoł Paweł porusza dzień i noc. Nie ma tutaj jak gdyby rzeczy innych, przedświt w ogóle i tak dalej. Dzień i noc. I tak jest, kochani, z nauką apostolską. W wielu przypadkach w ogóle nauka apostolska jest po prostu zero-jedynkowa. Tam nie ma różnych innych rzeczy, które często ludzie chcieliby sobie dopowiadać. Nie ma tam tak zwanych odcieni szarości. I w tych wersetach, które przeczytałam, apostoł Paweł mówi o nas, że jesteśmy dziećmi dnia, że jesteśmy ludźmi światłości. I to jest punkt startu dla każdego człowieka. My do światła nie musimy się dogrzebywać. Czy my wierzymy w to, że to jest dla nas punkt startu? Tak jak zostaliśmy wyrwani ze śmierci do życia. To jest punkt startu dzieci bożych. Tam nie jest w ogóle powiedziane, że nie wiem, może będziesz w ogóle wyrwany ze śmierci do życia. To są mega istotne rzeczy. Czyli nie ma w tych rzeczach odcieni szarości. Jest tak albo nie. Jest noc i dzień. Czyli jasno apostoł Paweł powiedział, że jako dzieci Boże nie należymy do nocy i ciemności, tylko do dnia i światła. Jezus Chrystus nas wyrwał z ciemności i wraz z Nim usadowieni jesteśmy po stronie światła. Wyrwani ze śmierci, wyrwani z niemocy, wyrwani z choroby, wyrwani z ciemności. To są rzeczy, które są bardzo klarownie określone i to jest Twój i mój punkt startu. I to jest mocne. Wiecie, jak ja sobie w ogóle rozmyślałam w ogóle o tym i rozważałam to, to w ogóle mówię, Boże, jak często Kościół odstaje w ogóle od tego punktu startu. Dogrzebują się latami do punktu startu. Dogrzebują się latami do uzdrowienia, dogrzebują się latami do bogactwa, dogrzebują się latami do szczęścia, dogrzebują się latami do życia. Czemu? A to jest Twój i mój punkt startu. Czyli to, że jesteśmy ludźmi światłości, to, że jesteśmy ludźmi dnia, to jest Twój i mój punkt startu. Dobrze te rzeczy sobie każdego dnia w ogóle ogłaszać. Każdego dnia, kiedy się wstaje w ogóle rano, przypominać swojej duszy, jaki jest punkt startu. A więc Twoim i moim punktem startu jest chodzenie jak? W świetle. W świetle. Nie w ciemności, tylko chodzenie w świetle.
Nie, że Bóg się ciągle przebija. Wiecie, o co chodzi? To tak samo jest, jak jest z tym słuchaniem w ogóle Słowa Bożego. Albo na przykład mamy uwielbienie. Początkiem uwielbienia, co powinno być, jak przychodzimy do kościoła? Z radością, z dziękczynieniem. Kiedy nie mamy tej postawy, kiedy nie rozumiemy w ogóle, że to jest twój i mój punkt startu, to przebijamy się 50 minut, żeby przypomnieć sobie, jaki jest punkt startu. Co to jest? Jakaś forma ciemności. Nie startujemy od razu tak, jak winniśmy w ogóle startować. A więc chodzenie w Chrystusie to jest chodzenie w świetle dnia. To nie jest spanie w duchu. To jest klarowne widzenie, to jest trzeźwe myślenie, umiejętne określanie sytuacji życiowych, to panowanie, to zarządzanie, to sprawowanie władzy, to chronienie terenu, to zdobywanie i to dziedziczenie. I dziedziczenie uważam, że w Kościele jest szeroko pojętym najsłabsze. Ludzie poprzez to, że nie chodzą w światłości, między innymi cały czas szemrają, narzekają, nie dziedziczą. W realu po prostu nie dziedziczą. I to jest taki słaby temat w ogóle, jeśli chodzi o element w ogóle dziedziczenia. W chwili Nowego Narodzenia zajaśniał nam kto? Chrystus. Chrystus nam zajaśniał. Światłość oświeciła ciemność. Przeszliśmy ze śmierci do życia. To są mocne w ogóle zero-jedynkowe teksty. Zero-jedynkowe. Uzdrowieni, wyzwoleni, przeznaczeni do życia, przeznaczeni w ogóle do tego, żeby być światłem, żeby być solą ziemi. Tam nie ma znaków zapytania. To są rzeczy mega oczywiste, czarno-białe. Jest dzień i noc. List Świętego Pawła do Rzymian, 13, 11, 12. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Kiedy światło nas oświeca, budzimy się. Kończy się noc. Natomiast właśnie w szeroko pojętym kościele ludzie nie chodzą w światłości dnia. I zaraz wam kilka takich fajnych rzeczy pokażę. Noc ich przytłacza. Właśnie chodzą w letargu duchowym, powiedzmy, przez masę lat. Nie dorastają, a wskutek tego również nie dziedziczą. Nie rozwijają się, nie dociągają tematów i realnie, powiedzmy, pewnych rzeczy nie posiadają. List do Rzymian 13:13. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, nie w pijaństwach, nie w rozpustach, nie w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale nie o tym chcę w ogóle powiedzieć, ponieważ to nie są żadne problemy i nie o tej formie ciemności chcę mówić, jeśli chodzi w ogóle o jakąś formę ciemności, czyli nie o pijaństwie i nie o tego rodzaju rzeczach, bo wiecie, często jest tak, że ludzie piją, żyją rozwiązłym życiem, ale nie mają ciemnego umysłu. I w wielu przypadkach osiągają więcej życiowego zadowolenia niż ci, którzy właśnie są w sposób religijny, powiedzmy, jakoś spięci. I to, co przeczytałam o tej rozwiązłości w ogóle i tak dalej, to jest jakiś przykład ciemności. Ale chciałabym, abyśmy zwrócili swoją uwagę na bardzo istotną rzecz. Na ciemny umysł. Na ciemny umysł, który uważam, że jest bardzo dużym problemem wielu ludzi. Ciemny umysł. I to jest problem, który jest w ciele Chrystusa. Można być moralnym, nigdy się nie upić, a dalej być w ciemności. Bo ciemność to jest pewna kwalifikacja w umyśle. To pewna kwalifikacja w umyśle. To sposób myślenia. To sposób twojego i mojego na przykład myślenia. Kiedy coś się dzieje, to spójrz teraz na przykład w siebie, bo to najlepiej jest samemu się z tym zestawić. Kiedy coś się dzieje, co widzisz w pierwszej kolejności? Widzisz rozwiązanie, czy widzisz dół zagłady? Co widzisz?
Bo wiecie, każdy z nas jakoś został ukształtowany, nie? W Nasielsku, już chyba nie żyje ta pani, była taka kobietka, która bardzo dużo spożywała alkoholu. Posłuchajcie, ale ona była tak zawsze zabawna, taka po prostu uśmiechnięta, że ona była tak zakonserwowana, że jak ja się jej w ogóle przyglądałam, ja mówię, na to picie ona po prostu powinna dawno nie żyć. Ale posłuchajcie, ale ona miała jasny umysł. Ona się zataczała, wiecie o co chodzi, ale ona w zupełnie inny sposób w ogóle myślała niż większość w ogóle ludzi. Spójrz w siebie. Co widzisz, kiedy coś się w twoim życiu wydarza? Co się dzieje? Widzisz od razu dół zagłady? Widzisz coś złego? Czy widzisz rozwiązanie? Bo rozwiązanie to jest twój i mój początek startu. Wiecie o co chodzi? Do czego zmierzam? Do właściwego sposobu myślenia. Do właściwego sposobu myślenia. Będąc teraz w Wielkiej Brytanii, zastanawiałam się w ogóle, o czym mam głosić i uważam, że zostałam zainspirowana przez moją malutką kuzyneczkę, która ma 3 latka. Posłuchajcie, w jaki piękny sposób to dziecko mówi, to ja dawno nie słyszałam takiej mowy. Z ust tego dziecka nie wychodzi jakaś forma narzekania, biadolenia. Jak ja schodziłam z góry, to ona do mnie mówi: witaj, Agato, kuzynko moja kochana. Jak dostała klapa od swojej mamy, to od razu wiecie, co powiedziała? Przepraszam cię, Baldzio, moja kochana mamusiu. A ja w ogóle mówię, cóż za wspaniałe dziecko. Kiedy szłyśmy sobie, słuchajcie, na spacer, i ja do niej mówię, Michalinko, jakie masz przepiękne buty. A siostra moja do niej mówi, odpowiedz też tak cioci. Ona do mnie mówi, Agato, też masz piękne buty, a jaką masz ładną dupkę. A ja w ogóle mówię, o królu w ogóle niebieski. Wiecie, chodząc w ogóle z tym dzieckiem, będąc blisko niej, zobaczyłam, że ona inaczej mówi. Ona inaczej mówi. To było dla mnie zaskakujące. To było dla mnie zaskoczenie. I Duch Święty do mnie mówi, będziesz o tym mówiła w kościele. Ona ma jasny umysł. Ona ma inną barwę umysłu. Ona nie ma tej czarnoty takiej w ogóle w głowie. Mówi troszkę po polsku, troszkę w ogóle po angielsku. Kiedy byliśmy na podwórku i jadła w ogóle loda i zobaczyła kaczkę i zaczęła, o kaczuszki, kaczuszki, czy może byście chciały mojego ice creama? W ogóle wiecie, ona cały czas tą rzeczywistość, która ją otacza, ogląda zupełnie inaczej. W domu są 2 psy, ona jest mała, jeden pies jest dosyć spory, więc często jak biega, to ją w ogóle przewraca. Wiecie o co chodzi? Ona nie ma tego mechanizmu, że nie wiem, kopa da albo coś po prostu złego w ogóle powie. Ona ma zupełnie inny umysł. W ogóle mówię, Boże, to je, i tak my powinniśmy mieć. Ludzie Boży. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym, ponieważ to jest nasz punkt startu. A tak, jak będziemy mówić, tak będziemy mieli w życiu. Amen? Amen. To, w jaki sposób myślimy, określa naszą drogę. Nieważne, co się wydarza, ponieważ różne sytuacje są w naszym życiu, ale bardzo ważne jest, w jaki sposób my mówimy. Mówiąc o ciemności, mam na myśli to, że można wyjść z takich miejsc jak pasywność, stęchłe myślenie, czarnowictwo i udręczenie myślowe. Czyli można być zbawionym człowiekiem, można nie pić, można nie palić, można się nie narkotyzować, można w ogóle nie być rozwiązłym w ogóle człowiekiem, a dalej być w pewnej formie ciemności, mieć ciemny umysł właśnie poprzez to, że się jest pełnym pasywności. Pełnym tego, że się wszystko widzi w czarnych barwach. Pełnym stęchłego myślenia. Pełnym czarnowictwa. I wskutek tego można być naprawdę w głowie swojej udręczonym. Jakiś na przykład ciemności. Załóżmy, że jest jakaś nieudana relacja. Nie udało się mężczyźnie i nie udało się kobiecie. I dla ciemnego umysłu to jest koniec. Ale prawda jest taka, że nie trzeba zakończyć na czym? Na traumie. Nie trzeba zakończyć na traumie, ponieważ Jezus
zwyciężył na krzyżu Golgoty i to jest twój i mój punkt startu. Nie trzeba mieć stygmatyzacji do końca życia. Wiecie, o co chodzi? Że żyje się tą traumą, że w tej traumie człowiek jest w ogóle utopiony i tak naprawdę potem patrzy na facetów i mówi, oni wszyscy są źli. Kobiety wszystkie są złe. Nie, to on był taki, to ona była taka, a w zasadzie byli dobrzy, wy po prostu może nie byliście dla siebie. Natomiast, żeby w prawidłowy sposób myśleć, niestety potrzebne jest podjęcie pewnego sposobu innego w ogóle myślenia, czyli tą rękawicę w ogóle trzeba wziąć i zastosować różnego rodzaju prawidła w swoim życiu. Kiedy byłam teraz w Wielkiej Brytanii, zapoznałam człowieka, który jest tam 20 lat. I wiecie, kiedy pogadałam sobie z nim, bo interesowało mnie to, że on tam jest biznesmenem. Po prostu daje pracę innym ludziom, a niestety Polacy nie mają dobrego imienia, będąc gdzieś za granicą, z uwagi na to, że często siedzą na jakichś po prostu tych różnych takich tam zapomogach, co w konsekwencji nie wychodzi im źle. Przyjeżdżając do Polski, zakładają jakieś oryginalne ciuchy i my wtedy mówimy, o, on siedzi w Anglii albo gdzieś tam w ogóle w Irlandii, ale mu się dobrze powodzi. A prawda jest taka, że on siedzi po prostu na jakichś w ogóle zapomogach. Ale pogadałam sobie z nim, bo bardzo mnie interesowało to, w jaki sposób on osiągnął sukces. I wiecie, czy człowiek jest wierzący, czy człowiek jest niewierzący, to te zasady są takie same dla każdego człowieka. Czy człowiek jest zbawiony, czy nie, to zasady są dla każdego takie same. I on powiedział do mnie tak, wiesz, ja postanowiłem, że ja nie odegram takiej roli tutaj, jak większość Polaków. Nie będę siedział na tych w ogóle zapomogach, kupował sobie jakieś oryginalne w ogóle ciuchy, jeździł do Polski i udawał, jaki ja tu jestem w ogóle, wiesz, Anglik i tak dalej, nie? Ja wiem, ale co robiłeś? On mówi, wyobrażałem sobie. Wyobrażałem siebie jako budowlańca. Ponieważ mówi, to jest mój talent. Ja po prostu jestem budowlańcem. I posłuchajcie, przez miesiąc czasu chodził z psem na spacer do pewnego parku i głośno sobie rozmyślał, niewierzący człowiek, ale manifestujący swoje marzenia, manifestujący w ogóle to, w co tak naprawdę wierzył. Chodziłem sobie, rozważałem. I mówi tak, wiedziałem, że pewne rzeczy będę umiał zrobić, ale pewnych nie. Przerażała go księgowość i jakaś prawna opieka. I posłuchajcie, co się wydarza po miesiącu czasu. Odpowiedniego sposobu myślenia i manifestowania swoich marzeń. Mówi, podchodzi do mnie, w zasadzie biegnie do mnie Pakistańczyk. Na początku to chciał uciec, bo mówi, jakiś tutaj ciapaty do mnie w ogóle leci, więc chciał w ogóle uciec. Ale o co chodzi? Ten Pakistańczyk okazał się mecenasem bardzo wysokiej klasy. I przyszedł do niego i powiedział tak, oglądam cię od miesiąca czasu. Wiecie, ja byłam tak tym poruszona, w ogóle mówię, Boże jedyny, niewierzący człowiek, wiecie o co chodzi? A on mnie w ogóle zbudował w ogóle swoją formą w ogóle wiary. Mówi, podchodzi do mnie i mówi, nie wiem, co ty chcesz robić, ale coś na pewno chcesz robić. Gwarantuję ci i daję ci moją opiekę. Daję ci za darmo na rok czasu, posłuchajcie, opiekę prawną. Popatrzcie. Więc jakże nam ma się nie powodzić wtedy, kiedy będziemy w prawidłowy sposób mówić, tak? W prawidłowy sposób myśleć przede wszystkim i w prawidłowy sposób mówić. I naprawdę dzisiaj ten chłopak jest w zasadzie osobą, która daje pracę bardzo dużej ilości Polaków. Wygrał również jakiś teraz projekt rządowy. I wiecie co? Wcale, i wiecie też dlaczego ma obrót w ogóle kasy? Dlatego, że jego potrzeby są małe. Jego konsumpcja w ogóle życiowa nie jest za dużo. Ja tak w ogóle popatrzyłam, mówię, wow, kiedyś właśnie poznaliśmy takiego biznesmena, o którym w zasadzie już wiecie, ponieważ
często przytaczamy jego przykłady, że pieniądze się jego trzymają, nie? Bo między innymi ma jedne nogi i jedną parę butów. A więc to taki przykład tego chłopaka. A więc kiedy podejmujemy tą rękawicę, aby w odpowiedni sposób myśleć i w odpowiedni sposób w ogóle mówić, to prawda jest taka, że ciemność nie będzie mogła ani ciebie, ani mnie utrzymywać w niewoli. Bo wiecie, my często mówimy wyzwoleni z grzechu, wyzwoleni spod panowania diabła, wyzwoleni w ogóle z choroby, wyzwoleni spod przekleństwa, ale tym samym, kiedy w sposób zły myślimy i mówimy, sami się dalej pakujemy w tą niewolę. Pakujemy się dalej w diabelską niewolę. Kiedy modlimy się o światło, to co jest z tym światłem? Ono do nas przychodzi. I co robi? Oświeca najciemniejsze zakamarki naszego życia. Kiedy modlimy się o światło, to ono przychodzi i oświeca. Tylko pytanie, co my z tym robimy? Co robisz, kiedy modlisz się o światło? I ten Chrystus, który mieszka w tobie, zaczyna oświecać kolejne elementy twojego życia, które na przykład należy zmienić. Co z tym robisz? Kiedy światło Boże dotknęło Izajasza, co powiedział Izajasz? Zgrzeszyłem, bo jestem człowiekiem jakim? Nieczystych warg. Nie ma takiej opcji, że kiedy przychodzi Boże światło, nie że ktoś coś ci powie, ale światło Boże, które ciebie oświeca, że ty czegoś niewłaściwego w swoim życiu nie zobaczysz. Tylko pytanie, co my z tym robimy? I najczęściej, kochani, powiem to jak jest, najczęściej jest tak, że jeśli to się wydarza w niedzielę, w poniedziałek już Kościół o tym nie pamięta. W poniedziałek to się już nie dzieje. W poniedziałek już nie ma kontynuacji w ogóle tematu. A więc co należy zrobić wtedy, kiedy pod wpływem światła Bożego wychodzą uczynki ciemności? I nie mówię o tym, o jakimś piciu w ogóle. Wiecie, to są w ogóle słabe rzeczy. To są rzeczy, które w ogóle odpadają od ludzi bardzo, bardzo, bardzo szybko. Ale zakorzenione sposoby myślenia, one się utrzymują, bo za nimi w wielu przypadkach idą warownie. A warownie, jak wiemy, trzeba co zrobić z nią? Podważyć, wykorzenić i zastąpić jakimś właściwym elementem prawdy. Więc kiedy modlisz się o światło i zostały oświecone w twoim życiu jakieś elementy ciemności, należy zrobić jedną rzecz. Podziękować Bogu. Taka w ogóle w zasadzie powinna być nasza właściwa w ogóle postawa. Kiedy na skutek Bożego światła oświecony jest jakiś ciemny element w moim lub twoim życiu, należy powiedzieć: Boże, dziękuję Tobie. Właśnie dzisiaj nadszedł czas wyjścia mojego z niewoli. Dusza się może tego bać. Ale to jest jedyne właściwe rozwiązanie. To jest jedyne właściwe rozwiązanie. Dziękuję Tobie, Boże, że z dniem dzisiejszym kończy się moja niewola. Kończy się moje bycie, tak? Pod flekiem diabła. Diabeł nie będzie mnie dalej flekował. Dlaczego? Dlatego, że jestem świadomym człowiekiem. Kiedy modlę się o światło, a ono przychodzi, to tak jak Izajasz. Zgrzeszyłem, Boże, jestem człowiekiem nieczystych warg. Przeklinam się każdego dnia. Przeklinam siebie, przeklinam wszystkich innych. To są również elementy ciemności. Popatrzcie, nie trzeba pić. Nie trzeba palić. Nie trzeba w ogóle zmieniać, nie wiem, swojego stanu świadomości w ogóle, pobierając jakiegoś różnego rodzaju w ogóle narkotyki. Co w kościele tego jest? Dobrze, i ciut-ciut. Ale można być w innej formie ciemności.
Czyli kiedy widzisz jakąkolwiek formę ciemności, zgadzasz się i teraz tak, biorę temat na tapetę i nie porzucam tego w połowie drogi. To właśnie jest ten moment, że ustanawiam najwyższy poziom skupienia. Porzucam sprawy drugorzędne. To, co miałem w siódmej kolejce do odśnieżenia, w ogóle zostawiam to. Zostawiam to. To jest coś, co mnie nie niszczy. Biorę to, co zostało dzisiaj oświecone przez Boga, ten element, ponieważ to jest istotne, to jest ważne. Dlaczego? Bo Boży Duch oświetlił w ogóle ten temat. I to jest jakiś diabeł w ogóle w moim życiu, to jest jakaś niewola. Czyli za to się w ogóle biorę. Czyli ustanawiam wtedy najwyższy poziom skupienia, porzucam sprawy drugorzędne, zajmuję się tematem na przykład, tak jak Izajasz, tematem nieczystych warg. Odbieram diabłu teren, ustanawiam straż przy swoich ustach, deaktualizuję każde przekleństwo i śmierć, która wyszła z moich ust. Porzucam mowę nienawiści i nie odpuszczam do momentu, aż zacznę dziedziczyć każdą obietnicę. Tematu się nie puszcza, kochani, do momentu, aż będziesz wiedział, że dziedziczysz. Że już w ogóle ten temat ciebie nie dotyczy. Załóżmy, ktoś był alkoholikiem, tak? I siedzisz w jakimś klubie i spożywają alkohol, a ty nie masz tego czegoś tu. Wiesz, o co chodzi? To cię coś nie kręci po prostu w brzuchu. Akurat taki przykład, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że tak go kręciło, jak chciał się napić. Kiedy bierzesz się na przykład za sprawę swojego charakteru, nie odpuszczasz tematu w połowie drogi, tylko dociągasz ten temat do końca. Wtedy zajmujesz się właśnie tymi tematami, o, jak zarządzam czasem, jakimi te siódme rzeczy w kolejce w ogóle do odśnieżenia, zostawiam to. Wiecie, że nie ma takiej opcji, żeby prawidłowo się rozwijać, chcieć zajmować się 30 tematami naraz. To jest w zasadzie niemożliwe. Bóg nie jest Bogiem chaosu, tylko jest Bogiem porządku. Nie ma tak, że w ogóle przychodzisz do Niego, światło cię oświeciło i cię przewaliło. Wiesz, o co chodzi? To nie jest Bóg, bo to jest Bóg kochający i zrównoważony. On ci pokazuje rzeczy takie, ponieważ On wie, On ciebie zna i On wie, do jakiego momentu ty jesteś zbudowany. Jak gdyby, jak to zobrazować? On wie, jakie ty masz mięśnie. Czyli On nie oświeci takiego elementu twojego życia, za który ty absolutnie nie jesteś się w stanie wziąć. Ja z mojej perspektywy, ja z mojego życia za najtrudniejsze rzeczy nie wzięłam się na początku. Nie, bo ja nie byłam gotowa, bo ja nie byłam zbudowana, bo ja nie miałam w ogóle odpowiednich myśli, ja nie miałam odpowiedniego w ogóle materiału. Czyli jeśli Bóg oświeca jakąś dziedzinę w ogóle twojego życia, prawda? Świadczy to o jednej rzeczy. Jestem w stanie rozwiązać ten temat. Jestem w stanie ten temat poprowadzić do końca. Należymy do dnia i do rzeczywistości nieba. Kiedy są wydarzenia w naszym życiu nie takie na przykład, jak byśmy chcieli, załóżmy, że burze innych ludzi dotykają ciebie, bo w jakimś na przykład elemencie swojego życia, chodzenia w ogóle z Bogiem, połączyłeś się z kimś. Wiecie, zawsze można pójść w dwóch kierunkach. Zawsze można przyjąć dwa scenariusze. Scenariusz dnia i scenariusz nocy. Kiedy ktoś coś ci zrobił, masz do wyboru. Albo go ukatropi swoim nieprzebaczeniem, albo mu przebaczyć. Ale co powiedział apostoł Paweł? Jakimi ludźmi jesteśmy? Jesteśmy ludźmi dnia. Jesteśmy ludźmi światłości. Więc jeśli ktoś naprawdę wyrządził ci krzywdę, odpuść. Przypomina mi się, bo wiecie, kiedy na przykład nie odpuszczamy, kiedy idziemy w czarne scenariusze, to potem mamy kataklizm. Bardzo mnie kiedyś dotknęła taka historia z życia Benego Hina, często się mylę i mówię Benego Hilla, ten komik taki,
ale mi chodzi o naszego brata Bennego Hina. Źle przed usługą potraktował lidera uwielbienia. I wyszli na scenę. I nic się nie wydarzyło. Nie było namaszczenia. Próbował świrować i robić wszystko to, co robił. I to było poprawne. Wiecie, o co chodzi? Ale nie było Bożej obecności. I Duch Święty do niego powiedział tak. Zakończysz spotkanie. Cofniesz wszystkich do garderoby. Przeprosisz lidera uwielbienia. Ponieważ zachowałeś się wobec niego jak? Jak kretyn. Przeproś lidera uwielbienia i lecimy z tematem. I mógł lub nie mógł, ale zrobił rzecz właściwą. Przeprosił lidera uwielbienia i dalej działy się znaki i cuda. I to jest jakiś przykład czarnego scenariusza, tak? Że my wybieramy, w jakim kierunku idziemy. Czy pomimo to, że jesteśmy ludźmi dnia i ludźmi światła, często niestety podążamy w niewłaściwym w ogóle kierunku, czyli obieramy niewłaściwy w ogóle scenariusz. Winniśmy zupełnie inaczej, a obieramy jakiś niewłaściwy scenariusz. Wiecie, ja ile to było z miesiąc temu, co tak wpadłam do samochodu? Ponieważ by mnie ugryzł pies. U nas na osiedlu chodzi taki sobie pan alkoholik i słuchajcie, ma strasznie dużego psa. Dużego w sensie gabarytowo. On nie jest wysoki, tylko jest taki po prostu, jakiś taki mutant popromienny, nie? Bardzo duży pies. I ja w ogóle już mam doświadczenie z tym panem, że jak z tym psem w ogóle idzie, to idzie tak, bo ten pies po prostu go tak, wiecie, ciągnie. Więc wiem, że pies panuje nad nim, a nie on nad tym psem. I słuchajcie, w ostatnim czasie, dobrze, że miałam drzwi od samochodu w ogóle otwarte. Jak ten pies do mnie sunął, a ja jak taka strzała w ogóle do tego samochodu, pies w ogóle wskoczył na tylne siedzenie, kopa tylko mu w ogóle zdążyłam dać i jest taka pierwsza w ogóle myśl. Zaraz pójdę na policję, zakończę mu tutaj ten temat w ogóle straszenia wszystkich na osiedlu. Jeszcze mnie tam podkręciła jedna z sąsiadek. Ale wiecie co? W ogóle spojrzałam na tego psa, mówię, nie, może nawet nie chodzi o tego faceta, chodzi o tego psa. Nie zrobię tego temu psu. Sama też mam psa, mam jakiś sentyment do zwierząt, więc mówię, nie zrobię tego temu psu. Odpuściłam w sercu swoim, pouczyłam tylko człowieka, więc nie narobiłam mu problemów. Czyli każdego dnia w zasadzie to ty i ja decydujesz, jaki scenariusz wybierasz. Jeszcze raz na przykład do tego tematu wrócę, że jeśli cię na przykład ktoś zranił, możesz przebaczyć i odpuścić, ale też możesz zbudować sobie kapliczkę, co wielu ludzi robi. I raz na jakiś czas do tej kapliczki wchodzić i zapalać tam świeczkę. Wiecie, masz taką kapliczkę? Czy masz jakąś taką kapliczkę? To nie musi być temat w ogóle urażenia, zranienia i tak dalej. Ale to mogą być zupełnie inne tematy, inne jakieś ciemne tematy. Że raz na jakiś czas jednak no mam tę kapliczkę. Już maleńką tą świeczkę tam zapalam, ale jednak jeszcze zapalam. To jest jakaś forma też ciemności, która często gęsto odziera nas właśnie z pewnej też formy dziedziczenia błogosławieństwa. Może masz nie jedną taką kapliczkę. Może będziesz musiał je porozwalać lub zburzyć całe cmentarzysko. Odciąć się od ciemności. Zaprzyjaźnić się ze światłością. Wiecie, my często mówimy to, że jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. Ale w wielu przypadkach to są po prostu slogany. My wypowiadamy w ogóle pewne rzeczy, nie badając dogłębnie w ogóle swojego życia. A uważam, że jest taki czas, między innymi, że sąd Boży, kiedy się rozpoczyna od domu Bożego, to on często, kiedy przychodzi, to dotyka coraz głębszych elementów ludzkiego życia. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli coś w twoim życiu jest oświecone, uwierz w to, że masz siłę do tego, aby ten temat załatwić. A właśnie dzisiaj przemija noc i nadchodzi światło dnia, a z nim nowe rozwiązania.
Dzisiaj przemija noc, przychodzi światło dnia, a z nim nowe rozwiązania. I tu nie chodzi o to, że powiesz, że nie palę i nie piję. Nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie inną formę ciemności. Może jesteś pesymistą. I to jest jakaś ciemna forma, która nie pozwala ci się rozwijać. Na przykład pesymistycznie patrzysz na formę autorytetu w Kościele. Bo takie masz na przykład doświadczenie, nie? A wiecie, jaki jest punkt startu, jeśli chodzi o nasze myślenie? Jakie winniśmy mieć myślenie na temat autorytetu? Co w pierwszej kolejności robi autorytet? Chroni. Chroni. Autorytet męża chroni. Autorytet rodziców chroni. Autorytety w Kościele co robią? Chronią. Chronią. Ale dopóki jest zły sposób myślenia, pesymistyczny sposób myślenia, nie jesteśmy w stanie odebrać Bożego błogosławieństwa. Myśląc o autorytecie, może masz jedną myśl. Zaraz pójdę na smycz. Ciekawe, na jakiej smyczy będzie mnie prowadził. Teraz są tak zwane smycze nowoczesne. Długie. Kiedyś były krótkie, nie? Kiedyś, jak mieliśmy owczarka niemieckiego, to tą smycz taką Artur miał skórzaną krótką. Ale teraz są różne też pieski małe, więc są takie smycze, wiecie, nie? O, ten mnie trzyma na krótkiej smyczy, a ten na trochę dłuższej. To jest jakaś zła forma w ogóle w głowie. A więc to nieprawda, że autorytet na przykład dźwignie cię na smycz. Autorytet chroni. Czasami jest tak, że modlimy się o kogoś i nie możemy do końca załatwić sprawy z jednego powodu. I takim powodem jest trzymanie się jakiejś formy ciemności. Doświadczyliście na przykład na pewno z uwagi na to, że modlicie się w ogóle o różnych ludzi, doświadczacie na przykład między innymi czegoś takiego, że jesteś w stanie modlitewnie obrobić człowieka do jakiegoś miejsca, a potem nie przejdziesz pewnej sytuacji, tak? Ponieważ ten człowiek jest tak zaprzyjaźniony z jakąś w ogóle formą ciemności, tak? Tam na przykład siedzi jakiś demon, ten człowiek nie postrzega go jako wroga, tylko jako przyjaciela, a więc, no niestety, z przyjacielem musi poradzić sobie sam. Ewangelia Łukasza 24:1. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Myślę, że jak czytałam w ogóle ten werset, to po raz pierwszy tak jak inaczej w ogóle go też zobaczyłam. To jest informacja prorocza, że w śmierci nie szukamy życia. Że w miejscach, w których jesteśmy uwikłani w ciemność, tam nie ma dla nas żadnego rozwiązania. W ogóle żadnego. Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych? W grobie nie spotykamy Jezusa. W śmierci nie spotykamy rozwiązania. Nie spotykam Jezusa w nieprzebaczeniu, nie spotykam Jezusa w samoużalaniu, nie spotykam Jezusa w urazie, nie spotykam Jezusa w grobie. Żywego nie ma wśród umarłych. Jeśli chcę się spotkać ze światłem, muszę wyjść z mentalności jakiej? Grobu. Jeśli chcę się spotkać ze światłem, z rozwiązaniem, należy wyjść z mentalności grobu. I wiecie, to są poważne problemy w Kościele, w sensie utrzymywanie pewnych form w ogóle ciemności. Teraz zobaczcie, to od nas zależy, w jakim kierunku człowiek będzie szedł. Czy
jest, bo tak, jesteśmy narodzeni w ogóle z Bożego Ducha i tak dalej. My wiemy, jak Słowo nas określa. Słowo nas określa bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Najwyższa forma, jaka może tylko w ogóle być, jeśli chodzi w ogóle o poczucie naszej wartości, w ogóle Bóg nadał nam w ogóle synostwo i tak dalej. No wyżej już podskoczyć nie można, tak? Ale sposób naszego myślenia, sposób w ogóle, w jaki sposób wielokrotnie wybieramy lub reżyserujemy pewnymi w ogóle zdarzeniami, powoduje to, że jesteśmy w jakiejś formie niewoli. A więc nie szukaj w grobie Jezusa, nie szukaj w grobie rozwiązania. Tam, gdzie jest jakaś ciemnota, ciemnica, to nie szukaj po prostu tam rozwiązania. No i cóż, podejmij decyzję, że będziesz człowiekiem światłości. Amen.